przy okazji ciekawostka, swego czasu wybierając się do Indii postanowiłem zrobić taki bank energii. Jeszcze wtedy o bankach energii powszechnie się nie mówiło, może gdzieś tam były bardzo drogie do kupienia z importu. No a ja miałem pod ręką możliwość kupienia akumulatorków od jakichś kamer czy innych urządzeń i kilka takich zestawów sobie rozebrałem i zrobiłem z tego jeden większy taki pakiet. No i też mój przenośny bank energii. Bardzo fajna była, śmieszna historia. Wyjeżdżając za granicę, pomyślałem, że należałoby to sprawdzić najpierw na lotnisku, no bo to wygląda mi na jakąś bombę, samoróbkę kompletnie. Czy mnie to z czymś takim w ogóle do samolotu wpuszczą, więc najpierw pojechałem na lotnisko do tych ludzi, którzy skanują bagaże, pokazałem im to, opisałem co to jest, no i spytałem, jak oni by do tego podeszli, jakby ktoś chciał wziąć to ze sobą do samolotu. Popatrzyli, prześwietlili, stwierdzili, że żadnych zastrzeżeń. No to mnie uspokoiło. I rzeczywiście po drodze na wszystkich lotniskach nikt nie miał zastrzeżeń do tego. No i tutaj zrobiłem sobie dodatkowe regulatory do różnego rodzaju sprzętu. Jedno wyjście jest z napięciami mniejszymi niż napięcie akumulatorów, około 8 V, tu od 3 do około 8, a drugie wyjście z napięciami wyższymi od tych 8 tam do prawie 20 V, zależnie od tego, jakie urządzenie się podłączało, no to takie napięcie można było sobie ustawić. Czy to coś o zasilaniu 5 V jak USB, czy na 12 V żarówki na przykład, albo laptop, który wtedy miałem taki laptop bodajże z 16 V zasilany. No i bardzo dobrze to się sprawdzało. Wysokiej jakości akumulatory, one wiele lat już ich używam i cały czas trzymają pojemność.